LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. Ubiegły rok był debiutem braci Broniewskich w cyklu Mistrzostw Świata w Super Enduro. W najbliższy weekend czeka ich rozpoczęcie rywalizacji w sezonie 2023-2024 i daleki wyjazd do Francji. Jak to zwykle w motosporcie bywa, nasi młodzi zawodnicy potrzebują sponsorskiego wsparcia. Tym razem pierwszy przystanek mamy we Francji. Jedziemy tam razem z bratem. Ja wystartuję w klasie Prestige. Jest to najmocniejsza klasa całych zawodów. Jest tam nieograniczony wiek, nieograniczona pojemność. W sezonie letnim Broniewscy startują w zawodach enduro, czyli pod gołym niebem. Super enduro rozgrywa się zaś w największych halach sportowych. Na przykład w Polsce odbywa się to w ogromnej Tauron Arenie w Krakowie. Zawody super enduro transmituje sportowa telewizja Eleven Sports. Młodszy z braci Maciej jeździ jeszcze wśród młodzieżowców. Ja wystartuję w klasie junior. Jest to trochę słabsza klasa niż Prestige, ale to jest nadal klasa światowa. Ograniczony wiek do 21 roku życia. Pojadę chyba najmniejszym motocyklem, jaki tam jest możliwy, bo pojadę 125, a mogę startować ze wszystkimi pojemnościami. Wyjazd na Grand Prix to dla młodych koneczczan potężna wyprawa. Organizacja tak całego wyjazdu to jest tak naprawdę, ona trwa cały rok, bo przygotowania fizyczne są najważniejsze w tym sporcie. Jest to bardzo wysiłkowy sport. Uprawiałem dużo dyscyplin, ale ta jest zdecydowanie najmocniejsza, najbardziej trzeba być przygotowanym fizycznie i też psychicznie. To jest strona taka, jeżeli chodzi o trening. Natomiast taka strona finansowa i cała organizacja, jest to koszt takiej jednej rundy, to też zależne od tego, gdzie jedziemy. W Francję tak celujemy okolice 14-15 tysięcy na dwóch. To jest, musimy zapłacić sobie wpisowe, do tego licencję opłacić taką fimowską. No i wiadomo, nocleg, transport, motocykl też trzeba przygotować, on musi mieć. Nowe opony muszą być z homologacją. Wiadomo, no wszystko musi być przygotowane na 100%. Biorąc pod uwagę, że cały cykl Grand Prix Mistrzostw Świata liczy kilka weekendów startowych, to koszty są ogromne. Chłopaki w większości swoje sportowe ambicje finansują samemu. Jest garstka sponsorów, między innymi miasto i gmina Końskie, pan Wojciech Owczarek. Tutaj z Końskich również mamy Batero, nas wspiera w postaci tam, wiadomo, jakiś łożysk czy do motocykla czy coś. Paweł Wasik, First Stop. No i na tą chwilę to tyle. Są to bardziej współprace barterowe niż takie finansowe. No ale takie też, wiadomo, są potrzebne. Jeżeli ktoś z Państwa może i chciałby wesprzeć motosport w wersji lokalnej, to Broniewscy cały czas są otwarci na współpracę. W zamian oferują choćby miejsca reklamowe na swoich kombinezonach oraz motocyklach podczas startów. Chciałbym przede wszystkim zachęcić sponsorów, którzy by chcieli się zareklamować u nas na motocyklu, na koszulkach, jak i na naszych stronach. W postaci wsparcia nas finansowego lub barterowego. No bo to nam dużo może pomóc. Sezon startów w Mistrzostwach Świata Super Enduro obejmuje rywalizacje we Francji, Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii. Koszty cyklu dla braci Broniewskich będą więc ogromne. Każdy zainteresowany wsparciem może ich szukać na Facebooku, ale także dokonywać wpłat w serwisie Zrzutka. Linki znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl.